72 absolwentów trzecich klas gimnazjum nr 2 pożegnało w piątek mury szkoły, w której spędzili minione 3 lata. Wielu uczęszczało również do mieszczącej się w placówce podstawówki. Kolejny etap ich edukacyjnej drogi to szkoła ponadgimnazjalna. Jaka? To zależy od wyników testów, a w tej szkole wypadły one bardzo dobrze. W tym roku jesteśmy naprawdę mega szczęśliwi, dzieci, my jako nauczyciele, ponieważ z matematyki jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że zawsze osiągamy najlepszy wynik w mieście, wyższy niż w kraju, w województwie. Natomiast w tym roku mamy 3 takie wyniki. Język polski, matematyka, język niemiecki. Najwyższy wynik w mieście, wyższy niż w kraju, niż w województwie. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim rodzicom, nauczycielom przede wszystkim za ich włożony wkład, trud. To, że tak pięknie wypadliśmy w tym roku. Doskonałych wyników pogratulował uczniom i nauczycielom obecny podczas uroczystości burmistrz Michał Majewski. Najzdolniejsi uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Do najlepszych trafiły świadectwa z Lampasem, ale z rozpoczynających się wakacji wszyscy cieszyli się jednakowo. 10 miesięcy nauki. Dla nich to jest też wielki wysiłek, wielka praca włożona w to, żeby osiągnąć dobre wyniki. Im ten wypoczynek się naprawdę też należy. Przez 2 miesiące nie będą odbywały się lekcje, ale to nie znaczy, że placówka całkowicie zamiera. Jak zwykle w wakacje odbędą się remonty. Na korytarzach zamontowana zostanie nowa instalacja elektryczna. Remont czeka też sekretariat i wymienione zostaną drzwi do wszystkich pomieszczeń na piętrze i parterze. 1 września uczniowie wkroczą więc do szkoły przez zupełnie nowe, już nie drewniane, a plastikowe drzwi wejściowe.